Siemaneczko, jestem Perpetuum Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie pasowali piano w kostki. No, susikiem. A wiadomo, ja pasy z wiki nie posiadam, bo sprzedałem. Więc no, rzeczą jest naturalną, że jednak trzeba szukać teraz alternatywy. Najlepsza alternatywa, wiadomo, to jest, proszę państwa, kostka. A to też pan wspomniał ostatni sezon tej kostki. Miała być prasa. Czekajcie, o. Miała być prasa zakupywana. Ale jednak zrezygnowałem z tego. Bo mnie to jedno tablety to mówię, nie ma sensu mi zakupywać teraz. Niepotrzebnie teraz prasy. Bo i tak. Jeszcze czwarty pokos, o ile się uda, no to będzie robił, będę robił fryzmę, więc no i po prostu mi nie będzie potrzebny teraz prasa zwijająca. Więc sobie przepalę sobie kostkę, innej opcji nie mam. Liczyłem sąsiada poprosić o to, żeby przyjechał mi pasować, ale nie jest pogoda w miarę możliwa, więc mówię, nie ryzykuję, mówię, pan ja sobie tutaj postaczką popasuję 20 tysięcy na koncie. Pan no nie jest taki zbytnio ciekawy, ale tragiczny także też nie jest, więc na razie nie ma takiej tragedii odnośnie tego, czego stanu konta. Łączki pograbione, skupy robione, widzicie, teraz to tylko pasować. Miałem zrobić, myślałem, że zrobię sobie odcinek zgrabienia, ale jednak zrezygnowałem z tego. Też was nie chcę, można powiedzieć, zamęczać tymi się kosami, tak tego jest za pełno moim zdaniem. Więc no troszeczkę jest lipa. Ale coś trzeba, wiecie, no po prostu ogarniać. Słuchajcie, ja sobie poniosę. To jest pięknie, bo to jest pedały się podnoszone. Nic się to nie trzeba dotykać praktycznie z zewnątrz. Luks, bajeczka. Tylko kuziwam moje przez kostki nie jeździł. Dobra, czekaj, teraz sobie cofniemy. Tak, już się jakoś byłam na ulicy. No troszeczkę mam tu ciasno, dlatego już ta kostka też raczej będzie szła do sprzedania. Kiedy zimowy. Już na wiosnę przyszła jakaś zwijająca. Tak już po prostu, wiecie, no zrobić modernizację. No to ta kostka kosztowała mi dość duże pieniądze. Mimo wszystko. Ale myślę, że takie 28 powinien dostać bez problemu na tą kostkę. Tak mi się znają. No ja dałem za nią 38 tysięcy, więc myślę, że ta dycha jak opuszczemy, to myślę, że no i tak sama sobie dużo zrobiła. Ma nabite blisko 900 kostek, dokładnie 863, parę ten procent sąsiadowy. Już aż tak mocno tutaj nie będę żadną pajaca aż takiej realności. Tak, no kasę zbieramy, bo na zimę musimy wykupić dzierżawę, która była nie teraz bana, poprzedniego odcinku, tylko jeszcze wcześniej. Właśnie sąsiadującymi moimi polami. Muszę sobie to zbierać kasę, tam niedużo, po 70 parę tysięcy, no ale no, to parę, no, to jest 70 parę tysięcy. Więc to tak troszeczkę 50 tysięcy powiedzmy trzeba jeszcze dozbierać. Wiadomo, z owsa łopatego może bym to kupił, ale mówię tylko może. Owsa mam około 30 tysięcy litrów. Mam 30 ton. 30 ton, idealnie trafiłem. 30 ton owsa, więc tutaj po 1200 bodajże. O jest, więc tutaj takiego szału bym raczej chyba nie zrobił. Pod tym względem z tym owcem, ale jakoś wiecie, jeszcze mam tak kukurydzę do sprzedania, no co ja już poszła, kukurydza będzie do sprzedania, bo kukurydza nie na ziarno, ale jeszcze musimy sobie zrobić właśnie a propos kukurydzy, jeszcze musimy zrobić taką małą pezmę kukurydzy właśnie na zaś. Wiem, mam trochę tych pezem, ale jednak postanowiłem te dwa moje małe poletka, które mam,
sobie wziąć i po prostu tam sobie ogarnąć tą pryzmę skoku wiedzy, z tego zrobić pryzmę skoku wiedzy, po prostu żeby mieć to na zaś. Niczego ja więcej nie robiłem, bo mi zbaknie. Jaki odcinek wyjdzie, tego nie wiem, bo widzę, mam 5 minut odcinka, a ja już praktycznie zrobiłem połowę tego pola, tej łąki, tak? Mógłbym ewentualnie sobie zejść na luzaku, na jakiś tam ten, ale nie, już nie, ile mi wyjdzie, tyle mi wyjdzie. A zrobić tego nie będę, później będę sobie to rozwoził. No trochę tych kostek będzie. Na pewno mi do terenów starczy. Tak mi się wydaje, że powinno mi to starczyć, czy tak faktycznie będzie, no to się okaże. No bo tylko po to, wiadomo, kostki siana robię, bo warto byśmy mogli trochę inaczej pokombinować. Szkoda, że nie można farmingu robić takiej innej rzeczy. Chodzi mi dokładnie o robienie tego, pomiędzy siano kiszonki i ze słomy. Dlatego nie ma żadnego. Było zajebiste. Niestety, trzeba to się nam tak robić, tak czy tak. Tak to byśmy, wiecie, no, jakoś inaczej to pobrali, ograli i by to pasowało. No ale to jest tylko gra. I może tam się stara człowieka jakoś tam nagrywać. W miarę. Tak, co zrobimy poza odcinkiem, wiesz, między odcinkami można powiedzieć. Ogarnąłem właśnie tą nową dzierżawę, czyli tam nawiązłem sobie gnojowice. Bodajże? Nie, obornik sobie dałem. A tam podobno mogłoby się dużo nie dała tego obornika, więc stależałem obornik. Jeszcze raz tam pójdzie obornik. Mimo wszystko, z tego względu, iż tego obornika mam tyle, że gnojowica będzie przeznaczona raczej na okres wiosenny zamiast nawozów. Tak dużo ludzi robi, więc ja też tak będę się starał to robić. Bo w sumie część koszta można właśnie związane z nawożeniem, to mi się zdaje, że jest najlepsza opcja, zrobić właśnie tak jak teraz ja mówię, czyli dać gnojowice na zboża, dać gnojowice na, no bo mi wyszła ta kostka tutaj, nie chciałem, no ale niestety to tak działa, z każdą kostką. Czekajcie, bo tutaj coś mi ta łapka teraz, ojojoj. Pójdzie, poszła. No jest trochę tylko taki. No i myślę, że na pewno TML powinno mi to w miarę starczyć do wiosny. Nie da się tam może z kimś. Jeśli mi zbaknie naprawdę, gdybyś tam w temacie wymiany, może ewentualnej, będą kiszonki z pryzmy na siano. Nie wiem, czy ktoś tak będzie chętny. No, kupuję za bardziej. Jest to możliwe. Bardziej, no na razie nie gdybam. Jeśli zbraknie, no to myślę, że ja to kupię się piszczana. A później myślałem właśnie nad tematem większej ilości siana po prostu, żeby być. Bo ja też tak pewnie będę robił, że będę próbował, nie mówię tak powiedzieć w 100%, ale będę próbował robić następującą rzecz, czyli będę wskreślał łąki, bo tych łąk akurat dużo nie mam, tak? Bo mam przeważnie w samym pola. Robić to na zasadzie takiej, iż siano 3 razy do roku zbierać. Po prostu siano. Robić siano 3 razy do roku. Ten czwarty pokos, jeśli jaki tamkolwiek będzie, no to wiadomo, będę chciał robić to w siano kiszonkę. No i wtedy mieć to miałem fajnie zrobione, bo tak kukurydzy, no będzie miałem dużo. I do tego będę mógł sobie, dam jeden pokosik delikatny, zrobić właśnie siano kiszonki. No moja przyczepka też się bytnio nie nudziła, tak? Bo nie potem kupowałem, żeby ta sobie biedna bidulka stała bez użytku, tak? Więc tak to trzeba nie rozkminić. Więc no powoli jakoś tutaj trzeba będzie powoli dochodzić do takiego etapu, by już rozkminić, tak? Powiecie, no ja mówię, dostaję dofinansowanie na ładowarkę. Ładowarka przeholowałem, ale wiedziałem, że to będzie dość duży biznes, drogi biznes. No ładowarka sama 450 tysięcy, 400 tysięcy,
60% rodzajów. No a jeszcze muszę ja bym niestety wyłożyć, to wiadomo. 60% to jest na granicach 170 tysięcy muszę mieć swojej żywej gotówki, tak powiem. A więc no, dużo. Ale nie martwi się, bo mam na to czas, żeby to zakupić. Okres, proszę Państwa, dwóch lat. Dwóch lat od dostania wniosku. Akurat wniosek teraz dostałem i już jest to potwierdzone. Więc dwa lata mam czasu na to, by po prostu to, proszę Państwa, się wywiązać z tego, tak? Bo powinien go dostać karę prawdopodobnie. Nie wnikałem aż tak mocno w to. No mówię, tak jak słyszałem, to na pewno to będę chciał po prostu wykorzystać pod tym względem. Więc drogi biznes, tak? Bo mógłbym mieć takie, powiedzmy, cztery ciągniki w średnim budżecie cenowym. Tak? Ale jednak ładowarka też mi się bardzo przyda, bo tego bonika mam tyle, żeby to wywozić, wypychać przede wszystkim odbyków i tak dalej. No taka tego jest. Więc ta ładowaczka na pewno mi się przyda. Chyba, że nawet gdzieś jeszcze używać na wybór. Chyba. Do procentowej pewności nie mam. Nie wiem, że nawet do rolnika jakieś tak było. Można było znaleźć maszynę do 5, maksymalnie chyba 4-5 lat używaną. I można było kupić. Wiem, że tak identyko ten patent zrobił u mnie kuzyniak. Tylko że wiadomo, że maszyna nie mogła być banalna po chyba. Nie wiem jak to pod względem budowlanym by to było, jeśli to by była na firmę budowlaną, bo to bardziej taka ładowarka budowlana niż rolnicza. Ale jednak chyba nie ryzykowa, kupię wiadomo nówkę. Nie wiem, tylko minimum, no, jest 400 tysięcy, wiadomo jest 170 tysięcy, muszę mieć swojej gotówki. Więc no na pewno na wiosnę, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no na wiosnę będzie ta ładowaczka raczej już zakupiona, właśnie. Będzie raczej zakupiona, jeśli wszystko pójdzie dobrze. No, po prostu rozwój. Chcę po prostu to fajnie rozwinąć. Tą gospodarkę, bo jednak no, z tego się żyje, tak? Ja się ogólnie zobaczyć z rolnikiem. No wiecie, no jeśli potrzeba naprawdę, to ja ale tam pomóc. Czy tam przy bydle, czy właśnie przy jakichś tam pracach polowych, tak? Nawet ten szef się pytał, czy ten rzutnik, który mam, by nie mógł pożyczyć, bo by chłopaki sobie wzięli i rozwieźli obojnik. No dobra, no nie ma problemu. Wzięli wczoraj, rozwieźli, nic się nie stało. Troszeczkę tam, no z jednej strony mi trochę zabolało to, że ja im rzutnik dałem, a oni tam trochę nie zaniedbali go pod względem nieczystości. Ale aż tak nie będę już tam, wiecie, do szefa byłego, nie będę tam śmiał tam wątu, bo i tak jestem badany na temat jednej robótki, którą mam zamiar zrobić. Czyli generalny remont moich dwóch ciągników na zimę, to mi też raczej będzie kosztowało, no myślę tak, opływa, nie rozłożyłem pasy, myślę tak gdzieś w granicach 15 tysięcy. Wiecie, no silnik jako tako nie będzie możliwe, że robiony, ale tak, instalacja będzie robione tutaj na chłodnicy, bo tam już podcieka chłodnica, jakieś tam duperelki, na pewno licznik, bo też nie działa zbytnio, więc trzeba będzie zrobić licznik, co będzie trzeba jeszcze zrobić. No parę takich rzeczy, które no pieścić to wszystko, na pewno zapalić olej w zwojnicach, no wymienić prawdopodobnie nawet w moście, w mostach, do tego będę musiał mieć także tutaj pokombinowane, nie wiem czy tego nie będę tych obciążników sprzedał, nie będę tu zamontował do Ursusa, bo też mnie strasznie to kłoci, chociaż mimo tego, chociaż on jest bardzo masywny ten ciągnik mimo wszystko, więc ja też nie wiem czy to coś się bawić po prostu, no ale parę opcji będzie robiony
case, bo nie wiem, czy też nie będę podkreślał tego case'a. Jakieś tam chociaż te 10 koni. Z tego względu, że ktoś więcej mógł porobić tym case'em, no bo on jednak troszeczkę już no, staje po garach. Mimo, że te maszyny moim zdaniem nie są zbytnio duże, ale to może wiecie, że to jest też przez brak tego szczegółowego sprawdzenia tego ciągnika nachwitego. Wiecie, no, obfity olej było wymienione, ale no wiecie, tak zbytnio wechy no, się nie zaglądało. Wiecie, no, wchodzić szczelność zaworów, tutaj pokombinować, jeśli trzeba będzie, czy no, olej tam zbytnio nie pobiera, no, ale sprawdzić, mówię, przede wszystkim szczelność układu, no, po prostu szczelność. Czy ma ciśnienie dobrze ustawione, czy nie gubi tego ciśnienia. Po uszu trochę lepiej chodzi pod tym względem mimo wszystko, ale case już tak zbytnio nie jest. Na pewno tak. Wiadomo, co się wiązało z ciągnikiem używanym z turem, no to też muszę teraz też wytolejować cały tur. No to też nie będzie aż małe pieniądze. Nie wiem, no tak naprawdę liczę gdzieś koło 3 tych mieć na same takie pierdoły. Ale dlatego nie martwię się, bo tak, gadałem właśnie z, mogę powiedzieć jeszcze szefem, czy już nie szefem, ale no wiecie o co chodzi. Pytałem się, czy u siebie miałbym możliwość takie coś doprowadzić, bo no bo ja na dwóch silników nie będę miał miejsca wystawić. I tak sobie gadaliśmy, no mnie kuźwa, no teraz będę miał problem, bo nie miałem poszło z właściciel wymieszać. On mówi, nie martw się, będziesz mógł wziąć u mnie, mówi, Fergusona, no i ten poszło sobie tam, nie wiem, miesiąc czy ileś tam sobie pomieszasz. Mówię, kuźwa, no fajnie, ale trochę mi to średnio leży. Żeby wiecie, no czyli sprzęt tak pożyczyć, nie wiem, jeszcze jako garaż czy coś użyczyć, no to jeszcze jako tak porozumiem. A maszyny na miesiąc czasu, może szybciej, może nie. Nie wiem. Jak to tam finalnie wyjdzie. Ciężko mi stwierdzić. Ale podobnie, to modernizacja jakieś tutaj trzeba nie zrobić. Mimo wszystko, że te stany niby wizualnie były ładne. Jednak technicznie też coś tam, jakieś bolączki mogą wychodzić, jak powoli wychodzą, tak. Po tej nawigacji teraz jak zobaczyłem, to tam lekko tam poci się na moście. nie wiem czemu. Zobaczyłem, tam coś tam się dzieje. Skręta, nie wiem, nie znam się. Aż się znam się, ale nie spekuluję, co tam dokładnie mogłoby być. Jedziemy tam. Nas wkręcimy, sprawdzimy, co porobię właśnie z nim, z szefem i wtedy będę wiedział, jak to finalnie będzie wyglądało. No tak mówię, że jeszcze jako tak o tych pieniążków, będzie trzeba na wiosnę mieć, no tak trzy dychy, jeśli dobrze to pójdzie, no to liczę na te dwa ciągniki, moim zdaniem maksimum te 13-30, a tak, myślę tak optymalnie te 15 tysięcy pewnym. Trzeba raczej złapać, zamknąć, proszę nie złapać, tych 15, mówię, do tych 30 tysięcy, no ale na wiecie, no ciągniki robią, nie stoją, tak, bo mimo tego, że to są, no już czwórki, tak powiem, już nie lekkiej mocy, chociaż nie wiem, jak to powiedzieć dokładnie tak, żeby to ładnie zabrzmiało, ale wiecie, no jednak chciałem to fajnie branąć, tak, żeby te ciągniki chodziły, no bo wiadomo, że też prawdopodobnie będę chciał je, chociaż może nie tak szybko sprzedawać, bo na te ciągniki mam plan dość ambitny, czy to właśnie na case'a, czy na właśnie tego usłyska. A to wiadomo, to później się zobaczymy, jak to będzie realizowane. No co, myślę, że w dzisiejszym odcinku było to na tyle. Myślę, że jeśli mi się spodobał, to czapkę, w górę, komentarz, dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.